Cześć moje drogie, dzisiaj będzie taka krótka recenzja na temat zestawu z marki Bajfama, więc dzisiaj coś dla włosomaniaczek i zacznę może od tego, powiem Wam jakie moje włosy są, ponieważ to jest dość istotne, aby mówić o tych kosmetykach i mieć taką wiecie bazę, dla kogo to może być dobre, może się sprawdzić, więc moje włosy są dość mocno puszące się, są rozjaśniane i są dość grube i naprawdę nie lubią się z proteinami mleka na przykład. No, mają takie swoje po prostu składniki, które nie akceptują i dla mnie kosmetyki z drogerii, nie z perfumerii, niestety się nie sprawdzają, no po prostu szybko się przyzwyczajają włosy, one są po prostu w dotyku, wiecie, takie gładkie, ładne, lśniące, no ale po prostu no, objętość to jest takie wkurzone lwicy, czyli ten push-up nadal zostaje na głowie, więc ja szukam czegoś takiego, co te włosy moje troszeczkę ujarzmi, ale tak nie spowoduje, że one będą bardzo mocno oklapnięte, wiecie, że będą takie tłuste, tylko po prostu chcę, żeby te włosy były takie naturalnie wyładzone i właśnie szukam zestawów, najlepiej właśnie zestawów, które zawierają keratynę, kwas hialuronowy, naturalne ekstrakty, które jednak wpływają na miękkość włosa. To jest u mnie właśnie podstawa, żeby włosy były miękkie, bo później ja już sobie z nimi poradzę. Ok, więc to już mamy za sobą, więc pokażę Wam dzisiaj cztery kosmetyki, które kupiłam z marki Bajfama i ja jestem z nich naprawdę zadowolona, ponieważ bałam się, czy faktycznie trafię na przykład, bo kupiłam dość duży szampon litrowy, więc tutaj jak się to nie sprawdzi, no to sobie myślę, no nie wiem, będę podłogi nim ścierać chyba. I tutaj mamy właśnie markę Bajfama i to jest szampon z serii Light My Blonde. Marka Bajfama ma trzy takie serie dla włosów blond. Jedna jest z pigmentem fioletowym, czyli dla osób, które mają blondy w tonacjach chłodnych i chcą taką tonację zatrzymać. Ta jest Light My Blonde, czyli ma włosy lekko rozjaśniać, ale ona naprawdę nie robi tego, nie rozjaśnia, że włosy są powiedzmy 1 czy 2 tony jaśniejsze, one po prostu utrzymują ten kolor, ale utrzymują kolor w takiej tonacji ciepłej. I trzecia seria jest Save My Blonde, czyli wbrew pozorom ona ma nie utrzymywać właśnie kolor blond na włosach, tylko ma włosy odżywiać. To jest seria dla włosów zniszczonych i naprawdę mam maskę tutaj z tej serii również i ona robi to wspaniale, naprawdę jest super, bardzo się u mnie sprawdziła. No i wracając jeszcze do tego szamponu, powiem Wam parę słów na jego temat. Duża budra, 65 zł, więc tanio nie jest. Jest to marka profesjonalna, więc zazwyczaj takie marki są dość drogie. Ma tutaj kwas hialuronowy i masę ekstraktów. Nie jest to szampon naturalny, absolutnie. Ma tam też swoje jakieś chemiczne rzeczy. W skład tutaj po prostu się nie wgryzłam, ponieważ nie jestem fryzjerem, więc jakoś to po prostu... Ja to jeszcze jestem też taką osobą, która bardziej patrzy na efekty. Jeśli włosom to nie szkodzi, włosy są w dobrej kondycji, no to wiecie, to mi to wystarcza. I ja mam też bardzo wrażliwą skórę na głowie, więc jeśli tam było coś takiego bardzo agresywnego, to od razu po pierwszym mycie ja już bym to wiedziała. I ten szampon jest naprawdę bardzo, bardzo niewydajny. Trzeba go dość dużo, naprawdę. I ja go używam solo, bo normalnie do włosów blond ja wszystkie szampony mieszam z szamponem keratynowym, ponieważ u mnie te takie szampony właśnie do tego typu włosów powodują, że włosy są dość mocno przesuszone. I ja też słyszałam różne opinie na przykład na temat szamponów, że dobieramy je do skóry głowy i tego powinniśmy się trzymać, no ale... Nie wiem, jakoś tak po prostu ja dobieram do włosów i jakoś tak się nauczyłam i jeśli szampon jest w miarę łagodny, no to moja skóra głowy też chyba nie cierpi, no tak mi się wydaje i tym szamponem sobie krzywdy nie zrobiłam i użyłam też innej maski z gliskór, która się u mnie w ogóle nie sprawdza i w ogóle jakieś takie słabe ma działanie, jakaś maska keratynowa chyba. No to z tym szamponem wszystko było ok, włosy nie były przesuszone, nie były jakieś tam bardzo napuszone, więc wydaje mi się, że ten szampon ma też takie działanie nawilżające, takie lekko dyscyplinujące i zmiękczające włosy. Więc tutaj tylko minusem jest wydajność, no i cena, bo 60 parę złotych to jest jednak dość dużo. Przejdę teraz może do maski. Powiem Wam parę słów na temat tej maski. To jest seria Save My Blonde i ona jest dość gęsta. Przepięknie pachnie, naprawdę. Tutaj mi się kojarzy to z marką Givenchy, perfumy o nazwie Dahlia. Ja mam tą perfumę i naprawdę ją uwielbiam. I tutaj w opakowaniu pachnie identycznie.
Widzicie, ona jest dość gęsta, naprawdę bardzo gęsta i bardzo wydajna, bo jej naprawdę trzeba niewiele. Ja ją używałam na różne sposoby, albo zostawiałam na, nie wiem, na 10-15 minut i wtedy to naprawdę były włosy takie jedwabiste, mięciutkie. To było po prostu marzenie, no przepiękna kuracja. Albo jak odżywkę, rachu ciachu, bo już tam dudnią do drzwi ktoś chce wejść, więc wiecie, tak na szybko też naprawdę się sprawdza. I ja ją aplikowałam po prostu na takie dobrze odciśnięte włosy, maskę rozsmarowałam między tutaj paluchami na dłoniach porządnie i wcierałam ją od góry do dołu. I wydaje mi się, że w ten sposób jest większa szansa, że ta maska dotrze do każdego włosa i skupiam się też na końcach. Ja nie robię tego, wiecie, takiego szuruburu, nie? Bo wydaje mi się, że to po prostu włosy się łamią i robimy sobie kuku. I co zauważyłam, ta maska pięknie pachnie w opakowaniu, ale na włosach śmierdzi. Bynajmniej dla mnie ten zapach się zupełnie zmienia. Jest bardzo intensywny, kojarzy się mi z taką tanią szamponetką do włosów. No po prostu, no nie wiem, tak mi się to skojarzyło i nie lubię tego zapachu. Na włosach suchych tego nie czuć, ale jak nam włosy gdzieś tam dostaną jakieś wilgocie, no to jednak ten zapach się nadal uaktywnia, więc to mi się trochę nie podoba. No, dobra. Mamy tutaj 300 ml i ta maska kosztuje chyba coś koło 50 czy 55 zł, więc też tania nie jest, ale jest naprawdę bardzo fajna. Włosy są nieobciążone. Widzicie, tutaj to jest efekt po wczorajszym myciu. Ja nie używam prostownicy, nie używam szczotki, wiecie, tak do wyciągania tych włosów. To jest zupełnie taki naturalny efekt, który uzyskuję właśnie metodą OMO, czyli daję maskę przed i po i naprawdę wystarcza. Dobra, mam jeszcze tutaj dwa sera i tu są też właśnie te dwie różne serie, czyli ta jest, tutaj mamy to samo co w masce, czyli składniki się powtarzają, to jest Save My Blonde SOS Balm, znaczy Hair Balm, sorry. I tutaj mamy Light Pro Hair Serum i tutaj mamy konsystencję olejową, taką dość gęstą. Tutaj mamy balsam, czyli takie mleczko. I te dwie serie wydaje mi się, że działają bardzo podobnie, chociaż łączy je to, że efekt zostanie między myciami, czyli jak myjesz włosy co 2-3 dni, tak jak ja, to masz ten efekt na włosach cały czas, bo takie na przykład z Jennifer Lee mam taki jeden olejek, który ma działanie po prostu, nie wiem, 2-3 godziny, włosy są super miękkie, błyszczące i te końcówki też takie zabezpieczone, no ale rano jak wstaję, to po prostu włosy są suche jak wiór. A tutaj po prostu widzicie, że te włosy są naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Zazwyczaj jest tak, że gdzieś włosy tu dalej są takie miękkie, dobrej jakości, prawda? Struktura jest niezniszczona, ale gdy przejdziemy sobie tak do końca, to czujemy, że te końce są takie szorstkie, takie przesuszone, tak gdzieś coś tam już no jakby zaczęło się rozdwajać, nie? Coś tam już jest z nimi nie tak. A tutaj właśnie, gdy jadę sobie tak od nasadek głowy do samego końca, czuję, że ten włos jest identyczny i jest taki sam, jest niezniszczony, jest odżywiony, zabezpieczony i zmiękczony. Naprawdę to widać gołym okiem, naprawdę. I wiele osób pisze właśnie do mnie, że no, co robię, że moje włosy wyglądają tak, jak wyglądają. Ja piszę, że używam tej serii, nie robię nic, nie używam prostownicy. Ostatnio podcinałam włosy chyba jakieś ponad 3 miesiące temu, więc to już kawał czasu, już powinnam zrobić to po raz kolejny, ale zostawiam to dziś chyba na grudzień, bo naprawdę z tą serią ta pielęgnacja jest wystarczająca i więcej nic innego nie używam. Nawet odstawiłam tą moją kurację keratynową, którą używam już od 2 lat, bo jest niepotrzebna i miałam iść na keratynowe prostowanie, no i moja fryzjerka mówi, no po co, jak masz włosy dobrej jakości, nie potrzeba Ci tego, więc mówi, że sama sobie strzela w kolano, proponując mi takie kosmetyki. Taki zestaw. Maska, serum i szampon kosztuje 165 zł, więc to nie jest tani interes, to jest kawał pieniądza. Ja oczywiście tutaj nikogo nie namawiam do zakupu, ponieważ wiecie, z szamponem czy z takimi kosmetykami do włosów jest cholernie trudno komuś coś polecić, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inne włosy, zupełnie inne zapotrzebowania, co nie? Więc mnie się sprawdziło. Jestem zadowolona, chociaż bałam się, bo wiecie, kurczę, taki duży litrowy szampon, jak się nie sprawdzi, no to co z tym zrobić? No właśnie, jest potem problem, co nie?
I ja jeszcze wypróbuję chyba tą drugą serię, właśnie Save My Blonde, i jak będę mieć jakieś chłodne tony, tak myślę o tych chłodniejszych tonach, bo widzicie, teraz mam też taki typowy słowiański blond, tak to się nazywa. Taki lekko miodowy i lubię to, ale wiecie, jak mi coś strzeli, to pewnie zrobię coś jaśniejszego i pewnie w jakiejś chłodnej tonacji i może kupię ten drugi szampon, też taki właśnie ten fioletowy. Zobaczymy jeszcze. Ale póki co, te dwa balsamy kupiłam dla moich znajomych, bo chciały dziewczyny, bo mają włosy rozjaśniane i są bardzo zadowolone. I właśnie są zadowolone z tego efektu, że jest długotrwały, że włosy są nieobciążone, że się nie puszą, ale nie są też oklapnięte. Więc no i tutaj ta pompka też ma też taki dobry dozownik, że jeśli chcemy naprawdę troszeczkę, tam kropelkę czy tam troszeczkę więcej, no to nam to swobodnie tam wyleci. Nie to, że klikniemy, to od razu taka wielka plama się robi, nie? Naprawdę jest całkiem okej. I no ja jestem z tego zadowolona i chyba zostanę na pewno z maską, bo jest fantastyczna. Jeszcze takiego efektu nie uzyskałam, ponieważ zazwyczaj te drogeryjne kosmetyki u mnie były krótkotrwałe, takie wiecie, 2-3 mycia i potem jakoś tak te włosy niby były gładkie, śliskie, ale były wciąż takie napuszone, ta objętość była takie wkurzonej lwicy, więc tego nie chciałam. I no, jak widzicie, no, włosy wyglądają całkiem ok, naprawdę bez jakichś tam dodatkowych kosmetyków, zabiegów czy masy innych rzeczy, nie, jakoś tak po prostu postawiłam na minimalizm i póki co to się u mnie wszystko sprawdza. Dobra, dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało na Facebooku, na maila, czy tutaj w komentarzach. Jeśli będę znać odpowiedź, to bardzo chętnie odpowiem. Także dzisiaj to wszystko. Widzimy się w następnym. Pa!